Siemano, zostaliśmy youtuberami. Bardzo tego nie chcieliśmy, ale nie było wyjścia. Zainspirowani odcinkiem z Tytusem stwierdziliśmy, że też sobie przejedziemy około 70 km. My zamiast w Brazylii to w Polsce i zamiast do Rio de Janeiro to do Gniezna. I zamiast ale też stolica. I zamiast dżungli mamy pole. No, wszystko się prawie zgadza. Pogoda jest taka z nami sama. Kubuś, nasz kumpel. Czarek, gruby, dzisiaj jest za kamery, przed kamerą. No i Damian, klasyka. Halo. Lecimy. Ja już pobudka. Lecę się szykować, jestem jak zawsze spóźniony. Ale co? Lecimy działać. Wyglądam jak wyglądam. Nie najlepiej. Ale dzisiaj 60 km na rowerze trzeba zrobić. Tytus dał radę, to ja też dam radę. Gniezno, stolica Polski. Niedługo jestem. U ciebie. Gotowy? Urodziłem się gotowy do przejechania tak jak Tytus przy 60 km. Tylko że w Polsce, czyli gorsza temperatura. W ogóle wilgotność. Nie jestem gotowy. Kobiety? Nie, kobiety ja wolę płynę. Ale Brazylijkę też bym poznał. DM mi. Klażyńska. Co masz o tym? Ja? Po drugiej stronie jest powód tego oka. Ten footwork. Footwork Damian pokaż. Chłopaki jak zwykle się spóźniają, a ja w tym czasie przygotowałem swój rowerek. Umyty, skręcony, nasmarowany, napompowany. Także teraz na nich czekam i zaraz ruszamy. To kupię za czym dziecko. Czekamy? Za rowerem. Kupię takie dziecko. Ty, no zamiast wytłumacz widzą, czemu jeszcze nie mamy rowera. Nie mamy roweru, bo zarezerwowaliśmy je 15 minut temu. Ale mamy Firestar Gele. Chłopaki zadzwonili, że już po mnie jadą. Mieli wyjechać 10.20, wyjechali o 12. Jak na nich to i tak dobrze. Teraz czekam. Zajebiste. Najmat dzwonił, że będą za 20 minut, minęło 40, także fajnie. Ciekawostka, w tym banku w Swarzędzu swego czasu był niegdyś największy napad w historii Polski. Nie wiem, czy dalej trzyma ten rekord, czy nie, ale film na ten temat można znaleźć na YouTubie. Tom and Jerry. Jak panowie? Gotowi. Nastawienie? Gotowi. Trochę zmęczony już? No. A ile już zrobiliśmy? 4 km. 4,5 ja. 4,5? No. Ale panowie, czekajcie. Bardzo ładnie teraz to wygląda. Czapka. 15 km za nami. 17. 17? I jak? Na razie leciutko, fajna traska, wyjazd z Poznania zajebisty, ale zobaczymy jak dalej, co tam się szykuje. Ładna trasa w ogóle, nie? Ładnie, śliczna. Nie wiem, jak będę czekać grubasy. Ojciec Mateusz przyjechał. Dobra. Dojechał ten, co zawsze jest za kamerą. Jak Czarek, ile już zrobione? No tak, z kilometr. I jak się czujesz? Ale jest, dyszą. No, coś bym zjadł, nie? A ty, Kuba, jak? Dobrze bardzo. Czuję się niekomfortowo, bo to najdłuższa trasa chyba będzie mojego życia, ale damy radę. Fajne rowery macie. Fajne, fajne. Ładnie się Czaruś ubrał. Na sportowo albo wcale, nie? Pierwszy przystanek? Żabka, piwo. Żabunia. Nie, żartuję. Piwo? Piwo na miejscu. Ale zero. Ale zero. Tylko 13. Szybki posiłek, Damian? Szybki posiłek, dziękuję. Co dzisiaj zarzucasz? Samo zdrowie, ciemna bułka, zobacz. A daj ocenę. Mi obsługa średni hot dog 7. Ja też ciemna bułka. Trochę farmy, ale dobre. Nasza chudzinka. Ja proteiny. Te? A to za mnie. Czego wypatrujecie? Gniezno! Ciekawych gości! Gniezno! Gniezno! Gdzie jest Gniezno? Pokaż! A za nami bohater dzisiejszego maratonu rowerowego. Dojechaliśmy w góry. W górach jesteśmy, w Tatrach normalnie. Tylko... Kurwa, Gniezno miało być. Powiedz mi,
gdzie tu są góry, tak? Ludzie! Tu nikogo nie ma! Stanowski! Dzień dobry, tu do podcastu Mój Świat. Zapraszamy. Już wchodzę. Gdzie dojechaliśmy do Starej Górki. Mamy przed sobą jeszcze jakieś, nie wiem, w sumie 25 km. Energia jest. W ogóle tytuł, ja bym to zrobił też. Jaka? Co? Nie mogę pić otworzyć. Strasznie mnie to irytuje. Czarek, trochę więcej energii! Brakuje ci jej? No. Czy by było ciężko dojechać? Chłopaki, ja wrócę coś montować, co? A ty, Dario? Elegancko. Elegancko. No. Bardzo dobrze. No. Pozdrawiam fanów. Ty też znajdź swój własny kąt. Tak wygląda szczęśliwy człowiek. A tak wygląda człowiek, który jeszcze ma pełne energii w sobie. Jak Damian? Jaki czas? Jaki czas? Tragiczny. Ale na kolację będziemy. Nie, jakie wyważone danie teraz? O czym myślisz? Co byś zjadł? Burger. Burgera? Burger. Damian? Schab, ziemniaczki, pire i mizeria. Fajne, fajne. Albo buraczki. Buraczki? Mogłyby być buraczki, no. Stroganowa. Bega. Ja najchętniej bym zjadł. Zjadł. Po prostu. Coś bym zjadł. 20 km panowie przed nami i jesteśmy w Gnieźnie. Jak się czujesz, Czarek? Fatalnie. Damian? Fatalnie. Nie, doskonale. Doskonale? Tak. Kuba? Dzięki temu czuję się najlepiej na świecie. Dasz radę? Nie. Da radę. Ja też myślę, że da radę. Czarek da radę? Da radę. Pewnie, że da radę, kurwa, co ma nie dać. Podcast musi dać radę, tak. Moc przyjaźni, da radę. Czarek nam narzuca tempo, dlatego teraz tak wygląda. Jedźcie bez mnie, chłopaki, ja się poświęcę. Dobra. Dobra, dzięki. Co Czarek zabrał ze sobą na podróż? 25. Steczek. Staty. Toilet wipes. Szynka z serem. Four move. Szynka z serem. Bidon. And energetic. Jesteś profesjonalistą. Jakie to jest dobre. Motywuje cię ta kanapka? Dostaniesz jeszcze jedną na mecie. Z majonezem jeszcze. Jeszcze jedną na mecie dostaniesz. Z majonezem? No bo kurwa, ja tu nie... Tak zwana droga, co panowie? Nowi prowadzący chyba. Niestety, Tytus... Okay, tak ja to montuję, to sobie tutaj. Jakby to powiedzieć do ciebie, Tytus? Ty przejechałeś w Brazylię, a gruby nie dał rady przejechać. Z Poznania do Gniezna. No niestety. Co jest? Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zostało z 5 klocków. Lada moment jesteśmy. Zajebiście. Dojechaliśmy! Mamy to. Dojechali. No, trochę entuzjazmu do YouTube'a, proszę pana. Słuchaj, byłby entuzjazm, gdyby nasz operator nie poddał się na pomyłkę. Chłop mówi prawdę, tak? Bo tak jest. Dzień dobry. Zmuszony jestem odnieść się do słów wypowiedzianych przez moich wspólników i, jak do niedawna myślałem, przyjaciół. Mianowicie sytuacja tyczy się tego, że rzekomo wymiękłem podczas naszej trasy rowerowej. Ja nie wymiękłem. Prawda jest taka, że jako jedyny miałem rower szosowy, podczas gdy moi poplecznicy mieli rowery górskie. Z racji tego, że 70% terenu, na którym się poruszaliśmy, to był grząski grunt, poskutkowało to tym, że musiałem włożyć nieporównywalnie więcej energii w napędzenie mojego ciała do 40 km na godzinę niż chłopcy. Oprócz tego użyłem zdecydowanie złego smarowidła na swój łańcuch. W efekcie musiałem wkładać tak naprawdę jeszcze więcej pracy. Po trzecie, chłopaki, z całym szacunkiem do nich, to chude szczury. A ja jestem wielki chłop. Jeżeli widzimy, że chude szczury się panoszą za bardzo po mieście, to bierzemy BMW, zajeżdżamy pod dyskotekę i wszystkich wyjaśniamy. Po czwarte, dotarło do mnie, że zbliżam się do momentu, krytycznego momentu, newralgicznego, gdzie powoli zaczynam ryzykować utratę masy mięśniowej. A na to sobie nie mogłem pozwolić. W związku z tym, jedyną słuszną i logiczną decyzją było zaprzestanie tych działań w celu utrzymania mojej masy mięśniowej
i jakże muskularnej, potężnej i imponującej sylwetki. Dziękuję. Jesteśmy na miejscu, udało się dojechać. Niestety nie w komplecie, Czarek gdzieś po dwóch trzecich, trzech czwartych. Nie ma go z nami, ale co? Nie wiem, trasa nie była taka łatwa, jak nam się chyba wydawało. Dwa, trzy razy się dobrze zgubiliśmy. Zabrakło nam tego troszeczkę obycia z tym rowerowym światem. Wpierdzieliliśmy się w niezłe pole, ale było warto. Za chwileczkę dostaniemy pyszną pizzę. Teraz mamy świetną kawkę od pani tutaj w włoskiej pizzerii, więc jest cudownie. Pozdrawiam. Damian trochę podkoloryzował, droga była tragiczna, praktycznie nie do przejechania. Kiedy myśleliśmy, że jesteśmy już na dobrej trasie, to okazało się, że ta droga w mapach Google jeszcze istnieje. W rzeczywistości no już jej nie było. Dlatego mieliśmy do nadrobienia dodatkowe, a rzucę 5 km lekko. No więc myślę, że trasa naprawdę była niesamowita. Wpakowaliśmy się też w różne kłopoty. Równo 60 km. Też trzeba dodać, tak żeby być fair, że od Decathlona do Malty trochę wyszło. Ale to jest już z Decathlonem. No, ale że od siebie dodaj, że my po prostu zrobiliśmy więcej. Kuba zrobił tam 3 km mniej. Tyle no, samo. Kurwa. Przepraszam, ja zrobiłem kurwa te więcej. Doskonale. Dziecko prześciepłasz. Opowiedz, co nas przed chwilą przerosło. Przerosło nas stojaki. Robert, jak ktoś to ogląda, to dajcie znać, jak to działa, bo nie rozumiem, jesteśmy tego. Koleje Wielkopolskie, nie? Warto dodać. Koleje Wielkopolskie, pozdrawiam. Siemanko, my już jesteśmy w studio, już minęło parę dni, trochę odpoczęliśmy, doszliśmy do siebie. Jak tam chłopaki się trzymacie? No ja dochodziłem do siebie trzy dni, jeśli chodzi o moje dupę. Ja się wybrałem na bieganko po naszej jeździe i wam powiem, że to nie było tak samo dobre bieganko jak wcześniej, bo nogi... Było czuć kopytka. Dyspozycja dnia tragiczna, co? No nie najlepiej. Ale ja wam powiem, że siedzenie było najgorsze, nie? No naprawdę, no. Nigdy w życiu mnie siedzenie nie bolało. Jest spać albo chodzić non-stop, to była jedyna opcja. No u mnie też nogi tragedia, pośladki też tragedia. Jak gdziekolwiek siadałem, to łzy w oczach od razu. A jak ci się siedziało w furze, kolegi? Właśnie, wielkie pozdrowienia dla Szymona, który mnie odebrał z rowerem. Jakieś cudy upakowaliśmy mój rower do Corsy. A jak on trafił? Wysłałem mu swoją lokalizację, a potem filmik, gdzie jestem. Długo czekałeś? No godzinę sterczałem na mrozie i czekałem. Bo jak my dojechaliśmy do Gniewna, to ty mówiłeś, że już pakujecie się, nie? Akurat tak. Jakoś to się złożyło. Tak było. Ale naprawdę niesamowity szacun dla ciebie, Tytus, bo no. To, że naprawdę jeszcze przejechanie tych 60 km dziennie, okej, kumam, nie? Ale co ty musiałeś czuć po przejechaniu tych 1500 kilometrów, no. Kiedy siadałeś do samolotu? Ja cię. Też warto zaznaczyć, że u nas to była jednorazowa akcja, te 60 kilometrów, u mnie nie. I jak bardzo nas to rozłożyło na następne dni, a ty tu kurwa z dnia na dzień cały czas musiał cały czas zapierdzielać, nie? Dokładnie. No, no. Z przystękami, ale ja bym po paru dniach chyba z pampersem chodził. No. Nie, to chyba jest obowiązkowe, a my jeszcze nie mieliśmy przeciwko sobie jaguarów. Różnych niebezpiecznie wyglądających jakiś mężczyzn. Czupakabry. Nie, naprawdę wielki szacun za to, że dałeś radę. Spróbowaliśmy. Bez pampersa nie ma szans. Nie? A to był nasz debiut z vlogami. Czekajcie na następne odcinki. Tak. Będzie się działo. Myślę, że będzie ich więcej. Fajnie nam się to kręciło, fajnie się montowało. Każdy miał zajawkę. Mam nadzieję, że ona nie minie. Tymczasem co? Zachęcamy was jeszcze raz do sprawdzenia oryginalnego podcastu z Tytusem. My się z wami żegnamy. Ja jestem Czarek, to jest Filip, to jest Damian. Razem tworzymy podcast Mój Świat. Trzymajcie się i do następnego. A to była nasza gnieźnieńska przygoda. Subskrybuj, elo.